Jan Błachowicz, jednocześnie oglądamy walkę. Janku, jak stawiasz, bo jest pojedynek Irokeza w tej chwili. Myślisz, że wygra? Zobaczymy za chwilę. Właśnie się zaczęli bić. Także liczę na to, że jego debiut będzie udany. A jak twoja obrona na dzień dzisiejszy? Bardzo dobrze. Dzisiaj już nawet sparowałem. Wiadomo, że nie na 100%, ale już mogę zacząć. Już zacząłem sparingi z powrotem. Maciek obalić, to jest dobra taktyka w tej walce. Słuchaj, na Stójkowicza zawsze to jest dobra taktyka, żeby go obalić, nie? Ale to było z winy przeciwnika, tak? Bo tak dziwnie kopnął jakoś. Janek, byłeś brany pod uwagę na zastępstwo na galę w Hamburgu? Nie, w ogóle. Janek już nie wchodzi tylko na zastępstwo. Dokładnie, nie, w ogóle nie dostałem żadnego takiego maila, ja też nie pisałem nic takiego, że gdyby ktoś wypadł, to ja wchodzę. Ja bym chciał walczyć w Moskwie we wrześniu, mam nadzieję, że uda się na tej karcie zawalczyć. Dlaczego w Moskwie? Lubię tamten kierunek i fajnie byłoby po prostu tam zawalczyć i no to jest też taki termin, gdzie już będę na tyle, wiesz, wypoczęty i głodny z powrotem walki, że no, że się wstrzelę idealnie z formą. Ostatnio internet podbijają i robią furorę twoje sparingi z Arturem Szpilką. Jak myślisz, jak on wypadnie na tej narodowej gali? No myślę, że wróci. Jest mega zmotywowany, bardzo... No właśnie, zagadałeś mnie, nie widziałem. Jako Graham Paul. Powtórki będą. Jest zmotywowany, bardzo mocno ciężko trenuje. Wiesz, ja to widzę codziennie tam, jak chłopaki sparują, także myślę, że jak się nie... jak poradzi sobie z presją, to wyjdzie zwycięski. Te sparingi tobie coś dają? Bardzo dużo, no w tej płaszczyźnie bokserskiej to, czy z Arturem, czy z Izu, no to ciągną mnie do góry, tak? I gdzieś to tam się później przekłada na moje walki. Dzisiaj jesteśmy na gali DSF Kickboxing Challenge 15. Jesteś kolejny raz tutaj gościem, współpracujesz z organizacją. Jak ci się podoba w ogóle ta atmosfera tutaj? A dzisiaj jesteśmy w szczególnej atmosferze, no bo w Starych Koszarach tutaj na Szwedzkiej. Co fajne miejsce, kameralne, malutka gala, ale poziom walk wysoki jak zwykle i w ogóle, no tak jak mówię, no fajne miejsce. Mieszkam, wiesz, niedaleko, 6 km stąd, nie wiedziałem, że coś takiego tu jest. Ja 3 też nie wiedziałem. Widzisz? A teraz już wiemy. No to w sumie koszary, no to dobrze, chyba nie powinniśmy o tym wiedzieć, nie? Jesteś zwolennikiem takich większych gal, czy takie małe gale klimatyczne też tobie się podobają? Ja jestem zwolennikiem gal, na których dużo się dzieje. Jeżeli jest mało ludzi, ale są głośni, to też jest fajnie, bo czasami są duże gale, na których jest cicho i to też jest słabe. Także ja jestem zwolennikiem gal, gdzie są dobre walki i jest głośno. Miałeś okazję już przyglądać się paru pojedynkom, podobało ci się? No tak jak mówię, no na DSF-ie to jeszcze chyba nie widziałem nudnej walki, odkąd pamiętam. No chyba się nie zdarzyło, także tu każda walka trzyma wysoki poziom. Jakby przydarzyła się konkretna, mocna oferta, to jest w ogóle taka szansa teoretycznie, żeby UFC cię puściło na walki dla DSF-u, czy to w ogóle nie wchodzi w rachubę? No bo jak wiemy, Conora puścili do boksu. No wiesz, jak zacznę, wiesz, rzucać metalowymi muskami w autobusy, to może mnie też puszczą. Nie, no wie, to ja mówię, ja wiesz, mi na razie nie jest jakby śpieszno do czegoś takiego, tak? Ja chcę spełnić swoje największe marzenie, czyli przywieźć pas UFC do Polski i wiesz, jestem na dobrej drodze i na razie mi to w głowie, ale tak jak mówię, no nigdy nie mówię nie, lubię różne wyzwania i kto wie, co będzie gdzieś tam kiedyś, tak, ale mówię, na razie w ogóle o tym nie myślę. Nie wiem, czy wiesz, ale Maciej walczy ze swoim fanem i okłada tego fana, z tego co widzę. Ty też myślisz o takim pojedynku, że kiedyś może ze swoim fanem i go tu wtłuczesz mu na ringu? Albo fajne, hejtera? Wiesz, fajne dla fana, nie, że walczy ze swoim gdzieś tam idolem jeszcze? Jeszcze dostaje. Niektórzy za to płacą, żeby wiesz, żeby ten... No nie, my nie zamierzamy płacić. Janku, dziękujemy bardzo za ten wywiad. No i cóż, oglądamy dalej, czekamy na wynik walki Irokeza. Tak jest, dokładnie. Dziękuję.